Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w rozdziale 6 gry Warcrafta 3. Tym razem rozdział nazywa się Tylko dla Wyvern i tutaj chyba poznamy nowe jednostki, którymi są właśnie Wyverny. Leci gobliński serwis, chyba koło ludzi nawet. Ojej, jeszcze więcej ludzi. Jeszcze więcej wieżyczek. No, nieciekawe się tutaj dzieje. Ale kto to leci? Kto to leci, no? Aha. Wodzu, jak rozkazałeś, spenetrowaliśmy zbocza góry. Umocnienia ludzi ciągną się aż na sam szczyt. Co oni knują? Gdyby chcieli walczyć, mieli po temu już mnóstwo okazji. A idzie Tauren. Jak on ma? Kane? Jakoś tak. Kairn. Halo, porach, młody wozu. Kern. Kern. No, byłem blisko. Nasz dług wobec orków można spłacić tylko krwią. Przybyliśmy pomóc wam dotrzeć do wyroczni. Jednak ci odziani w metal różowo-skórzy zwiastują chyba kłopoty. No chyba tak. Ci różowo-skórzy to ludzie. Nasi wrogowie z Zamorza. Wygląda na to, że nie zamierzają pozwolić nam wejść na szczyt. Mądrość wyroczni należy do wszystkich. Może pomogą nam żyjące nieopodal Wyverny. One też je kochają. No tak, ale orkowie też są intruzami dla nich. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobrze. Więc zaczynamy tą kolejną misję. Tutaj mam już komplet. Tutaj może wam damy, a może zanim to zrobimy tak i tak. Ulepszymy wam pancerz. Tym damy takie buffy, wam damy takie buffy, a to za chwilę będzie trzeba ogarnąć. Jak zbuduje ołtarz burz. Który też jest istotnym elementem. Oj, za 300 to ja nie, to ja trochę poczekam. Dobrze, póki to mamy już byczą armię. Damy sobie ją pod kontrol 4. Tralu. Trzęsienie ziemi. No, średnio mi się podoba to. A to co tam. Oj, co tu się dzieje? Halo! O cholera. Co to jest? Zagrożone źródło. Pewnie nie daje nic. Takie odnoszę wrażenie. No ale dobrze, zrobimy sobie to wszystko po kolei. Co by nie było przypału, jak to mówię. Dobra. Co to jest to źródło? Co ono nam daje? Ono leczy? Nie leczy. Miejsce zostało zbezczeszczone. Iść tam. Opuściły je opiekuńcze duchy. No opuściło, no dziwisz się, też bym opuścił, gdybym zobaczył takie coś. Dobra. Ołtarz stawiamy. I tutaj możecie iść. Dajmy wam jeszcze więcej pancerza, wam się przyda. Ła, ale mi kości strzelają. Wam się przyda ten pan. Oj, co tu się stało? Halo? Halo? A, Wyverny. Harpie uwięziły Wyverny. Strzeż się. Stary głupcze, góra kamiennego pazura należy do nas. Okej. Ani ci barbarzyńcy, ani ludzie nie odejdą stąd żywi. Do ataku, siostry! No spoko. A, ty jeszcze nie możesz leczyć. No dobra, zapomniałem o tym. Aha, ty jeszcze nie możesz nawet zrzucać ich, no dobra, to ma sens w tym momencie. No niech już zginie. Aha, czyli tam są uwięzione Wyverny wszystkie, no dobra. To jest Wiziormany, to się przyda akurat Tralowi, tak uważam przynajmniej. Dobra. Za chwilę będzie trzeba to zbudować. Tak. Myślę, że jeszcze jednak jeden pełon się nada. No tak, wiem, że potrzeba fortecy, tylko nie wiem, ile potrzeba drewna na fortece. Duchy są niespokojne. Ta splugawiona fontanna nam nic nie da. Dobra, ile to trzeba? 110. No to teoretycznie już. No super. A my sobie, korzystając z okazji, pójdziemy gdzieś dalej eksplorować tereny. Bo rozumiem, że tutaj żadnego tu coś jeszcze jest chyba, ale no zobaczymy.
Bo tu walczyliśmy z tymi, więc tutaj też coś... No właśnie. Za honor! Kolco zwierzę. Bierzmy się do roboty! Jestem potem! Dobra. Bierzmy się do roboty! Trzeba ci czuć. Aj, no i pot. Ej, co mi tam atakuje? Twój czas. No dobra, jeszcze go tam. Hitem. Dobra. Nie wiem, po co oni tu w ogóle przyszli. Marni ludzie. No nie zniszczę tego, nie zniszczę. No i gitara. Gitara siema. Dobrze, żeby nie było przypału. Dobra. Napraw to. I wracaj do roboty. No nie? Tak, będzie uczciwie. Dobra, ale jeszcze powinniśmy... Aha, czyli jeszcze tego nie zbudowałem. Czyli trzeba zbudować. Dobra. Bestiarnie. Hec. No i może w sumie zbudujemy jeszcze jedne koszary, co by szybciej armię sobie robić. Drewna mamy pod dostatkiem. Pod dostatkiem? Ciężko mi powiedzieć, jak się to odmienia. A z Polaka miałem 5. Miałem, naprawdę miałem. No zobacz, 4 chyba miałem. Ale czy to ważne? Load jest, biata. Ty mi nie jesteś potrzebny do niczego. A ty, coś tu miało to leczyć, ale coś nie poleciało leczyć. Halo? No. 100? Coś trzeba. Was chyba coś boli, że 100. Dobra, wy sobie coś pijcie. No, mieliście spać. Co za ciołki, no. Za dom Hamera. Nikt nie wierzy. Dobra, mam już widzę, że jest 100. Więc robimy to. A tu jeszcze jest jeden pies. No dobra. Kamień zdrowia. Myślę, że to akurat ty byś mógł wziąć. Mister... przeklęty. Mister Cairn. Gotowe! Gotowe! Ojej. Giną se trochę. Ja trochę bardziej niż tego bym oczekiwał. Szamanów królem być. No trochę mi armię zdziesiątkowali, nie ukrywam, że nie. Ale to też nie jest problem wielki dla mnie w tym momencie. Micheja. Amulet witalności myślę, że tobie też jak najbardziej się przyda. Dobra, ale was teraz trzeba wycofać z powrotem, bo macie mały problem z hapsem. A przynajmniej tak słyszałem. O, w odpowiednim momencie właśnie wycofani. O, kanonierzy jeszcze są. No dobrze, jeszcze to zrobimy. No ale skończcie już, co? Czego ty chcieć? Jesteśmy atakowani! Regar, no i heja. No i heja. Dobra. Padli. Duch też tam uciekł już. Tak. Nie mam problemu. Ojej. Dobra. Strzela ta klawiatura strasznie. Bestie Kodo, myślę, że też się nada, bo ono daje te buffy, nie? Fajne wszystkie, więc no myślę, że jedno będzie można też zrobić. Nikt się raczej nie obrazi z tego powodu, że będziemy posiadać taką bestię. Trolle, no trolle zaraz też zrobimy. Tych szamanów się zrobi też z dwóch, myślę, jeden znachor, albo odwrot, albo dwóch, no. To będzie spoko wtedy, 2 na 2. Tylko trzeba więcej drewna, nie? Czego ty chcieć? To może praca, to, praca. Tu rąbajcie. Dobra, rąbajcie! Dobra. Tutaj rąbcie to drewno. 2-2. Powiedziałem 2. Trzeba więcej drewna. Tak. Dobra. Lepiej? Dobra. Lepiej, tak myślałem właśnie.
Trzeba więcej drewna. Ile ty? 25 tym potrzebuje. A dobra, ty nie potrzebujecie, bo to mam drugiego. XD. XD. A jeźdźcy. No zrobimy sobie jednego. Może dwóch, żeby łapali nam te jednostki, które będą latać. Żeby łapali nam na ziemię, żeby ci mogli atakować. Wichrze, ziemio, ognie, wysłuchajcie mego wezwania. No dobra, się wszystko ładnie zbiera. A tu wyjdzie jeszcze dwóch. Tutaj trzech, więc mamy dwa, trzy. Więc myślę, że tu można spokojnie jednego już sobie tylko przyzwać. W sumie tutaj myślę, że nawet dwóch takich, bo pełni są lepsi. W moim odczuciu. Oj, peoni, się patrzę. Dobra, zainwestujemy w tych. W tych. A nie, tym nie buffujemy, tym buffujemy. No ale dobra, to i tak tylko w nich inwestujemy. Bo mam taki kaprys. Dobra, tu będzie jeszcze czterech, tak? No i o to chodziło. O to chodziło. Dobra, tu nam wychodzi, tu nam też zaraz wyjdzie. Super. Świnia! Chodź tu, świnko. Ktoś wzywać z gotów do jazdy. Dobra, i mamy komplet, tak? Bierzmy tak, mamy komplet. Zdejmy was pod kontrolę. 4, skoro mamy komplet. Skoro stąd atakują, to tutaj będzie trzeba zrobić nam gościa, który będzie nam robił wizję na teren. O, tutaj. Ale halo, skoro to ludzie tędy przychodzą, nie? A dobra, a dobra, nieważne. No bo chodzi o to, że tam są tamci i to tak dziwnie wychodzi. Coś trzeba zrobić? Dobra, za dwa legowiska trzaśniemy. Chętnie. Bierzmy się do roboty. Dobra. Aha, i są harpie już. No dobra. Tardingo! Okej, okay, o to chodzi. Gdzie mam iść? Aj, umarł. Zbył on, dobra, bierz go Kerry. Troll level up, okej. Okay. Dobra, Kane level up. Dobra, super. I to mamy uwięzione wiwerny. No dobra, trochę tutaj mi się umiera, ale mamy chyba co zrobione już. Dobra, mamy tam. O! No właśnie, zaatakowali mnie szarzy. O! Te dumne istoty pomogą nam dostać się na szczyt. Mhm. Atakują nasze miasto! Mów, wodzu! Badania skończone! No i mamy kozacką... armię. Kozacką mamy. Dam jeszcze wam to, za tą strzałę. Myślę, że będzie okej. Tak. Dobra. 60, więc to mamy teraz. 70, 80, 90 i drewno. O to chodziło. Wiwer... Halo. Dobra, wiwerny są pod kontrol 5. I jakie mamy misje? Zniszcz bazę ludzi strzegącą szczytu, czyli to jest chyba ta niebieska baza. No to lecimy z tematem. Lećmy. O, to mamy kopalnię Zotę kolejną. Też w sumie spoko. Dobra. Kampania w Warcraftie trzecim to jest coś, co naprawdę sprawia, że Warcraft jest taki cudowny. Nawet nie wiem, jak to poopisać, bo no,
Warcraft jest tak fajną grą, jest, ma tak wspaniałą fabułę. Polecam wam kanał Drwala Rembajło. On tam naprawdę opisuje dość konkretnie i solidnie każdą postać, która odgrywała jakąś ważną rolę w Warcraftie, więc no polecam so much. No co, no bo warto. Warto poznać tą historię. No ja chcieć twoja pomoc, ja chcieć. Ja potrzebować twoja mana. Tak, ja potrzebować twoja mana, która się ładuje już right now. Dobra, i sobie podleczymy. Bo tu się mała tragedia stała, trochę się tam bili. Dobra, polepszymy jeszcze pancerz wszystkim. Się patrzy, jeźdźcy, taurenowie, łowcy głów, wiwerny, katapulty. Więc to jak najbardziej, myślę, można spokojnie ulepszyć, bo to nam się nada. Czekam na rozkazy. Oj! Dobra, może jedna wiwerna paść. No i właśnie padło. No ale dobra, było warto. Nie trać wiary, młody przyjaciel. Myślę, że można zrobić ten gór i drzewa. Matka Ziemia. Co? Dobra, bo ta droga prowadzi tędy, ale jest jeszcze przejście tutaj. Które nam daje co? Przejście do tej bazy. Ale my jej nie chcemy, my chcemy tą bazę. Gotowe! Tak, tą, bo to jest wejście. No dobra, tak, 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 tak. Na 100% mówimy o tej bazie. Dobra. To lecimy z tematem na... Chyba od razu niebieskich. Ty, ale halo, żeby dojść do niebieskich, trzeba... Ej, co tu się stało? Ojej. Ej, bo do tych niebieskich musimy wejść. Chyba tylko poprzez... Ej, rzeczywiście. Potrzebujemy te śmieszne... co latają. Sterowce. Ponieważ się tam nie dostanę. No dobra, tego się nie spodziewałem, takiego obrotu sprawy. Takiego obrotu sprawy, co się chyba nikt nie spodziewał nawet, tak mi się wydaje. Bierzmy się do roboty. Glif oczyszczenia. Stworzony przez starożytnych ma moc uleczenia całej krainy. I co, on leczy pasywnie, tak? Aha, żeby uratować źródło. No dobra, to robi sens. W tym momencie to robi sens. Jak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, ten wyrwiczew robi to, co ma robić. Robi to bardzo dobrze. Więc super. Teraz rozumiem. A żeby się faktycznie dostać na górę, potrzebny będzie sterowiec. Ale korzystając z okazji 18 minut tylko nagrania, zniszczymy również bazę błękitną, żeby nie było przypału, że wiecie, że słabo, beznadziejnie, coś tam, nie? Dobra, no to super. To mam już uzgodnione. Myślę, że spokojnie można po jeszcze jednym takim wam trzasnąć. Myślę, że kolejna bestia Kodo nie będzie wielką przesadą. Dwóch tych też nie powinno wam zrobić wielkiej różnicy. Dobrze, dodatkowe zadanie wykonane. Nawet nie wiedziałem, że jest takie zadanie. Także to co chyba się liczy jakoś podwójnie z Expem XD. Dobra, myślę, że tutaj będzie też już można... 3 i 4. Dobra. 3 i 4. Ty tam gdzieś miałeś iść, nie? A nie dwóch, tam po co? Kuźwa dwóch. Gdzie jest? Założę tutaj kolejną bazę. A w sumie ty byś tam się nadał, chłopie. No, bo tutaj jest jedyne przejście, chyba tylko tędy. No, jeszcze niebiescy tam mogą świrować pewno z której strony, no ale bez przesady. Chętnie. Ja to zrobię. No dalej. Dalej, dalej. Zbierać mi to złoto tam. A, ja nic nie wiedzieć. Czego to się wzywać z Nahora? Dobra. Dobra, dobra. Myślę, że ten wyrwiczew to sam robi całą robotę dobrze. Nawet nie ma sensu go tam fatygować, chłopaka. Ja to zrobię.
Nie ma jeszcze jednego gdzieś tutaj? No mi się wydawało, że mam więcej peonów. A tam czterech tylko, no dobra. Myślę, że tych czterech powinno wystarczyć, bo tutaj mamy też czterech przy tym. Dobra. O, akurat też nas atakują. To spoko. Znaczy spoko, no nie lubię jak nas atakują, ale... Dobra. Okej, i umor. Właśnie komiczna sytuacja, mój piesek leżał sobie na plecach i jakąś padakę dostał i się 10 razy w miejscu obracał. No dość śmieszna sytuacja. Nie powiem, że nie. No i dobra, mamy wysokie koszta, duże koszta. No ale to już jest moment, w którym chyba możemy zaatakować tą bazę. Już nie ma co czekać. Oj, co tu się stało? Halo? Dobra, atakować. Małe koszty od razu, no tak też myślałem, że się tak stanie. No ale tak to jest, jak atakujemy coś. Ja opracowałem grabież, opracowałem, dobra, czyli dostajemy pieniążki za atakowanie. Dobra. Dobra, nie mamy to. No, tą bazę będzie trzeba zniszczyć, no bo innego wyjścia nie mamy w tym momencie. O, pięknie, wszyscy zostali zwoje. No i pięknie. O to mi chodziło, tak w głównej mierze, więc spoko. Ojej, ten wyrwi Jeff to tam wszystko porobił, co nie miał. XD. No ale dobra. Gdzie mam iść? Gdzie masz iść? Nie wiem, zapytaj się. Dobra. Brygada Lock the Room. No całkiem spoko nazwa. Chwytliwa, nie powiem. Dobra. No, coś tam powiedziałeś, spoko, niech ci będzie. Ufam, że tak jest. No i zostaje nam zaraz tylko niebieska baza. I faktycznie tutaj nie ma innego przejścia jak przez sterowce. Także trzeba ogarnąć ten temat zaraz. O, ta baza jest zniszczona, także to też już jest z górki. Dla nas. Dobra. Myślę, że was też jeszcze można tutaj palnąć. Dobra. I w sumie nie wiem, których z to chorzy, czy ci... O, wybaczcie, zegarek mój lubi piszczeć co pełną godzinę. Także... Dobra. I może spotkajmy się wszyscy tutaj. Jest jakaś armia? Aha, czyli was jeszcze nie przypisałem do żadnej grupy. No dobrze, dobrze, nie ma problemu. Przepraszam, trochę popiszczę, bo się na krześle muszę lekko przestawić. Dobra, już mamy prawie pełną armię znowu. To już wystarczy standard. Świnka, a dobra. O, akurat mamy atak. Jak miło. Muradli XD. Stonebreaker. No dobra, fajna też nazwa. Dobra, chodźcie wszyscy do tego. Ty, Tyralu, lepiej uciekaj. Znaczy, lepiej uciekaj. No, wezwij sterowce dla nas. A kilka będzie ich potrzebnych. Mimo wszystko. Dobra.
Sterowce. Ile kosztują sterowce? O Jezus, złota trzeba więcej. Czyli coś, co mnie martwi. O, jesteś. Dobra, jedno chociaż jest. Czego ty chcesz? Dobra. Jeszcze jeden mam. Dobra. Myślę, że tych też tutaj będzie można. Was damy tutaj z innymi trollami. I szamanami. Dobra. Ranny. Pójdziecie wy i bestie. Tak? A już pokazuje dobrze. Dobra. My teraz chodźcie gdzieś tutaj, blisko się wyrzucimy. Żeby nie było przypału. Ojej, tam jest dużo wiwer. Dużo tych gryfów latających. Zwycięstwo dla Hordy! Dobra, chyba ogarnęliśmy temat. Tak mi się wydaje. Kozacki desant. Dobra. Orkowie się tam darli, ty. Dobra. Ej, tu halo. Dobra. Znachodzę. Dobra. Mamy znak leczenia. Czy tam inne bajery. Średnio ogarniam, ja wiem. Pewnie dostajecie raka, jak to oglądacie. No ale. Każdy gra jak umie, nie? Okej. Okay. O, tu bazasy stoją jakieś. Dobra. No za dum hamera, to fajnie. Na plastenki! Jesteśmy atakowani! Dobra. Bierzmy się do roboty! Tak, wodzu. I chyba będzie GG! Bo wystarczy tylko tą bazę zniszczyć. Dobra. Dobra. I dobra. Tutaj troll ładnie niszczy to, tak jak ma to robić. Dobra. Dobra. I koniec misji. Zrobiliśmy to tak, jak chyba miało to wyglądać. A przynajmniej tak mi się wydaje. Matka Ziemia jest niedaleko. No nawet wydaje mi się, że po niej stąpasz, ale... Czekaj, wodzu. No. To ta młoda czarodziejka, o której powiedział mi Grom. Zdaje się, że i ona szuka wyroczni. Ostrożnie, młodzieńcze. Ta grota to wymarzone miejsce na zasadzkę. No to się zgadza. Nie martw się, Kerl. Zostałem wychowany przez ludzi. Dobrze znam ich sztuczki. Nie zdołają mnie powstrzymać. Ała, przed ale dotarciem do wyroku. Kości strzelają, masakra. Aha, czyli teraz pewnie będzie misja. Idź pod ziemią, nie? Kontynuuj tam. Wyrocznie poszukaj. Dobra, w każdym razie. Dość szybko się z tym winąłem. XD 30 minut. No i co? Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.